Do grupy komórek zaangażowanych w odpowiedź odpornościową naszego organizmu należy dołączyć jeszcze limfocyty T, o których do tej pory nie rozmawialiśmy. Limfocyty T występują w wielu rodzajach, ale dwa najważniejsze z nich, na których będziemy się koncentrować to limfocyty T pomocnicze i o tym będziemy rozmawiali podczas dzisiejszego filmu oraz limfocyty T cytotoksyczne. Limfocyty T pomocnicze zaznaczamy za pomocą małej literki H następującej po symbolu T mówiącym, że jest jest to limfocyt T, ta literka H pochodzi od angielskiego słowa helper, co oznacza pomocnik czy pomocniczy. Ale zanim skoncentrujemy się całkiem na limfocytach T pomocniczych, chciałabym powiedzieć dosłownie kilka słów na temat limfocytów T jako takich tego, czym charakteryzuje się ta grupa komórek wśród innych białych krwinek, czyli jak już wiesz, leukocytów. Tutaj masz ilustrację przedstawiającą ludzki limfocyt T. Widziałeś na jednym z poprzednich filmów ilustrację przedstawiającą ludzki limfocyt B i pewnie pamiętasz, że wyglądał on bardzo podobnie. Tak na marginesie mówiąc, to takie kolorowe, piękne zdjęcia wcale nie wychodzą z mikroskopu elektronowego, bo to jest zdjęcie z mikroskopu elektronowego. Ten kolor nadaje się im później za pomocą specjalnych programów graficznych do przetwarzania obrazu z mikroskopu. Ale co jest najważniejsze to to, że limfocyt T no to tak jak widzisz taka kulka z bardzo, bardzo nieróżną, nierówną powierzchnią, wieloma wystającymi elementami i jednym. Z takich wystających elementów, znajdujących się na powierzchni limfocytu T, jest tak zwany receptor komórek T. W skrócie TCR od jego angielskiej nazwy. Ten receptor komórek T to jest taki znak charakterystyczny, etykieta komórki limfocytarnej, po której poznajemy, że to jest limfocyt T. Ten receptor to jest taka Mieszanka białka i cukru, nazywamy to glikoproteiną, zahaczona w błonie komórkowej limfocytu. Błonę komórkową masz narysowaną, jak zwykle tutaj, jako taka o gruba pajda, i w tej grubej pajdzie receptor komórek T zahaczony jest takimi dwoma końcówkami. Mówimy, że to są jego domeny, które pozwalają na to, żeby był zahaczony w błonie komórkowej. Co jest takiego szczególnego w receptorze komórek T? O tym przekonamy się za chwilę, kiedy zaczniemy rozmawiać o tym, na czym polega interakcja, czyli współgranie limfocytów T z innymi komórkami układu odpornościowego co jest ich główną rolą ale o tym za chwilę. Tak więc wiemy już, że limfocyty T. Tym się różnią, a właściwie tym się charakteryzują na tle innych komórek układu odpornościowego, że posiadają ten szczególny receptor komórek T, który zdolny jest do oddziaływania z przede wszystkim komórkami prezentującymi antygen, i po poznajemy lifocyt T, że jak on ma taki receptor. To super. Tutaj co widzimy, obok tego receptora TCR, który jest tutaj zahaczony, jak Ci już pokazałam w błonie komórkowej, to są inne receptory, również charakterystyczne dla limfocytów, ale pełniące taką trochę bardziej komplementarną, czyli uzupełniającą rolę w stosunku do tego receptora T, który widzisz tutaj. Ten receptor CD4 podpisany najbardziej z prawej strony, o tu teraz go dla Ciebie podkreślam. To jest z kolei charakterystyczna cecha limfocytów T pomocniczych. Gdybyśmy narysowali tutaj o w miejscu tego receptora CD4, receptor CD8, to on byłby charakterystyczny dla limfocytów cytotoksycznych, o których będziemy mówili w przyszłym tygodniu, ale dzisiaj przyglądamy się limfocytom pomocniczym. No to pierwszą charakterystyczną cechę już znamy. Druga, bardzo ważna sprawa, którą pewnie zresztą pamiętasz z naszych poprzednich filmów. Żadna komórka w naszym organizmie nie powstaje, zwłaszcza ta super wyspecjalizowana, w takiej formie, w jakiej pełni swoją główną rolę i w jakiej jest organizmowi najbardziej potrzebna. I dotyczy to również limfocytów T, które, tak jak wszystkie inne komórki hematopoetyczne, czyli krwiotwórcze, biorą swój początek w szpiku kostnym. Ale wcale tam nie dojrzewają, dlatego że w biegu rozwoju naszego organizmu te komórki, które są tak zwanymi prekursorami, czyli komórkami, z których powstaną w końcu dojrzałe limfocyty T, przemieszczają się ze szpiku kostnego do grasicy. Grasica to jest taki mały narząd umieszczony zaraz za mostkiem, widzisz go tutaj na tym obrazku i to jest w ogóle bardzo ciekawy narząd, dlatego że w biegu naszego rozwoju, kiedy dojrzewamy, zamiast robić się większy, to robi się mniejszy. Jest całkiem spory jeszcze do momentu, kiedy dojrzewamy, ale od tamtej pory zmniejsza się i to w sposób dosyć znaczący z roku na rok i z roku na rok robi się coraz mniejszy. Ma to oczywiście wpływ na to, w jaki sposób produkowane są limfocyty T, takie już zupełnie w dojrzałej formie. Tak więc ważne jest, żeby wiedzieć, że limfocyty T. Co prawda, swój początek biorą w szpiku kostnym, ale dojrzewają właśnie w grasicy. Łacińska nazwa grasicy to tymus, widzisz tę nazwę tutaj i właśnie od pierwszej litery tej nazwy limfocyty T biorą literę, którą się je oznacza. Limfocyty T, czyli innymi słowy limfocyty powstające w grasicy. Wspominałam ci już kiedyś o tym, że komórki dendrytyczne, które są najlepiej wyspecjalizowanymi komórkami prezentującymi antygen, spotykają się z limfocytami T głównie w węzłach chłonnych. Tak więc Możesz już z tego wywnioskować, że mimo że limfocyty T dojrzewają w grasicy, to tam ich droga się zupełnie nie kończy. One oczywiście rozprzestrzeniają się także po całym naszym organizmie, ale bardzo ważnym ich siedliskiem są węzły chłonne. I tak naprawdę te limfocyty T, które trafiają do węzłów chłonnych, to mówimy, że one są naiwne. To znaczy że one jeszcze nigdy w życiu nie natknęły się na żaden patogen, na żaden szkodliwy dla naszego organizmu związek, czy żadną szkodliwą substancję, którą można by było zidentyfikować jako zagrożenie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć ci, że z tych limfocytów, te, które dojrzewają w grasicy, wszystkich, które tam dojrzewają, czyli można powiedzieć, powstają na tym etapie, tak naprawdę tylko 2% zostanie komórkami. Limfocytarnymi, te, które naprawdę zostaną do naszego ciała wypuszczone i będą pełnić swoje funkcje. Pozostałe 98% w procesie selekcji, która ma miejsce w Grasicy i o której za chwilę dwa słowa Ci powiem, zostaje kompletnie wyeliminowane. To wynika z ich funkcji. Po pierwsze, żeby limfocyt T mógł dobrze pełnić swoją rolę, to musi on odpowiednio silnie, ale też niezbyt silnie reagować z białkami, MHC, które pewnie już pamiętasz z poprzednich filmów, jeżeli reaguje dobrze z białkami MHC, to nie jest eliminowany, ale jeżeli reaguje zbyt słabo lub zbyt mocno, to jest eliminowany. I to nazywamy selekcją pozytywną. Co więcej, limfocyty te, jako komórki układu odpornościowego, nie mogą reagować na białka naszego własnego organizmu. Na tym, jak pamiętasz z pierwszego filmu dotyczącego tego, w jaki sposób funkcjonuje układ odpornościowy, polegają choroby autoimmunizacyjne, na tym, że nasz własny układ immunologiczny reaguje na białka naszego własnego ciała, tak jakby były obce, i na to nie możemy sobie pozwolić jako organizm. W związku z tym, w procesie selekcji negatywnej, wszystkie limfocyty T, które reagują na białka naszego własnego organizmu, napiszemy własne białka, są eliminowane. I to nazywamy selekcją negatywną. To nie jest cała selekcja, która ma miejsce w grasicy. Ale bardzo duża jej część. No i efekt tej selekcji jest taki, jak Ci powiedziałam wcześniej, tylko tak naprawdę około 2% wszystkich komórek limfocytów te, które tam dojrzewają, będzie później pełnić swoje role i będzie dopuszczona do tego, żeby normalnie żyć w naszym organizmie, to pokazuje również, jak to jest skomplikowany proces powstawania i dojrzewania komórek układu odpornościowego i jak wysoce wyspecjalizowane to są mechanizmy. Wracając do kwestii naszych limfocytów, które jak już, Wiesz, w Grasicy są jeszcze zupełnie naiwne, powstaje pytanie, co się z nimi dzieje, żeby one naiwne być przestały i żeby mogły zacząć pełnić swoją funkcję w układzie odpornościowym naszego organizmu. Rozmawiając o tym, zaczynamy tak naprawdę mówić o funkcji. Limfocytów T i teraz skupimy się już bardziej na tym, co dzieje się konkretnie w limfocytach pomocniczych, jak już wiesz, nazywanych również limfocytami TH. Napiszmy sobie tutaj, może w ogóle, że to są limfocyty TH, o których dzisiaj mówimy czyli limfocyty pomocnicze. Należałoby się teraz zastanowić, czemu one się w ogóle nazywają pomocnicze. W czymś najwyraźniej muszą pomagać, jeżeli dostały taką nazwę. I faktycznie tak jest. To są komórki, które są odpowiedzialne za to, żeby pomagać. Innym komórkom, mówiąc kolokwialnie, zrozumieć sytuację, że tutaj dzieje się coś bardzo niebezpiecznego, że wtargnął do organizmu jakiś patogen, który należy zwalczać, dlatego że stanowi on realne zagrożenie, na przykład jakaś bakteria. No i teraz, w jaki sposób one pomagają, w jaki sposób wzniecają ten alarm i mówią wszystkim innym komórkom o tym, że należy się tym, co się znalazło, znalazło w naszym organizmie, zainteresować. Robią to na dwa sposoby. O obydwu tych sposobach poniekąd już wspominaliśmy. Pierwsza i podstawowa sprawa, limfocyty T produkują na dużą skalę cytokiny. Nie wiem, czy pamiętasz, w jednym fi z filmów wspominaliśmy o cytokinach. To są takie substancje chemiczne, które mówią naszemu organizmowi, konkretnie komórkom układu odpornościowego, ale nie tylko, bo na przykład mastocytom, które już znasz również, że należy się Uzbroić, należy atakować, należy być czujnym, dlatego że tutaj znajdują się jakieś patogeny, które powinniśmy pokonać. W szczególności to jest ważne, kiedy mowa o makrofagach. Może pamiętasz, że makrofagi to mają za zadanie pochłaniać wszystkie te szkodliwe patogeny, na przykład bakterie, albo je tam ze sobą zlepiać, czy przyczepiać im jakieś etykietki, które pozwolą na to, żeby inne komórki je po prostu zabiły, wchłonęły. No więc cytokiny. To pierwsza, bardzo ważna rzecz. Ciekawostką jest to, że w zależności od tego, jakie cytokiny produkują nasze limfocyty TH, to one się będą zupełnie inaczej nazywały. Możemy mieć na przykład limfocyty TH1, TH2, TH3, TH7, ich jest jeszcze dużo, 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 dużo. Ważne jest tylko to, żeby wiedzieć, że to czy to jest limfocyt TH1, TH2 i tak to tak naprawdę w dużej mierze jest zależne od tego, jakie cytokiny on konkretnie produkuje. No to pierwszą rolę pomocniczą limfocytów TH już znamy. Jaka jest druga rola? Druga rola to rola pomocnicza w stosunku do znanych nam już limfocytów B. Pamiętasz, może, że limfocyty B, jak już napotkają odpowiedni dla siebie antygen, dlatego że tylko niektóre będą w stanie rozpoznać, one są superspecyficzne, to zaczynają albo przemieniać się w komórki pamięci, albo w komórki, które zdolne są do produkcji przeciwciał. Te komórki nazywały się komórki plazmatyczne. Napiszemy sobie komórki plazmatyczne. I limfocyty T pomagają tym komórkom plazmatycznym w ten sposób, tak naprawdę to nie komórkom plazmatycznym, tylko pomagają limfocytom B przemienić się w te komórki plazmatyczne po to, aby skutecznie produkować znane ci już przeciwciała. To jest przeciwciało O. Może podpiszemy na wszelki wypadek, gdybyś nie pamiętał, symbolu przeciwciało tak, więc druga ich pomocnicza rola polega na tym, że pomagają limfocytom B przekształcić się w komórki efektorowe, jakimi są komórkami, komórki plazmatyczne, które mają za zadanie produkcję przeciwciał, czyli bezpośrednio uderzają w bardzo konkretne rodzaje antygenów. Teraz nazwa limfocytów T stała się trochę bardziej logiczna, bo one faktycznie mają za zadanie takie bardzo generalne, ale super istotne, dlatego że leżące u podłoża wszczynania alarmu w organizmie funkcje pomocnicze w stosunku do innych komórek układu odpornościowego. I to, co by było super, gdybyś zapamiętał, to to, że to pomaganie jest szczególnie ważne, i tutaj mówię o wydzielaniu cytokin, w stosunku do makrofagów, które są odpowiedzialne za pochłanianie antygenu oraz można powiedzieć braciszków limfocytów T pomocniczych, limfocytów T cytotoksycznych, o których będziemy mówili na następnym filmie. Teraz, kiedy wiemy już, po co i jakie funkcje pełnią limfocyty T pomocnicze, to możemy się zastanowić nad tym, jak i bardzo Cię proszę, żebyś pamiętał, że to o czym teraz rozmawiamy, jest specyficznie, specyficzne właśnie dla limfocytów T pomocniczych. Otóż mają one bardzo interesujący sposób na to, aby zostać aktywowane. Mówiliśmy wcześniej w naszym filmie, że w momencie, kiedy one opuszczają grasice, przemieszczają się między innymi do węzłów chłonnych, to są jeszcze naiwne. Nigdy nie zetknęły się z żadnym antygenem. Proces, w którym przestają być naiwne, nazywamy ich aktywacją. Absolutnie kluczowa jest tutaj ich styczność z komórkami prezentującymi antygen. To jest tak ważne, że sobie to zapiszemy. Komórki prezentujące antygen. Najlepiej w tym wyspecjalizowane są komórki dendrytyczne, te takie z wystającymi wypustkami na wszystkie możliwe strony i to one właśnie są niesłychanie istotne w interakcjach, czyli w reagowaniu, we współdziałaniu z limfocytami T. No a tutaj mamy właśnie po tej stronie limfocyt T. Napiszemy, że to jest limfocyt T. T i dodamy mu indeks H, żeby było wiadomo, że on pomocniczy, a to jest komórka prezentująca antygen. Powiedzmy, że komórka dendrytyczna. Na czym teraz polega cały ten proces aktywacji? Otóż ma tutaj dużą rolę wcześniej wspominany przez nas receptor TCR. Tu są literki małe, to ja napiszę dla ciebie tutaj, że to jest o ten receptor super ważny, po którym poznajemy, że to właściwie jest limfocyt T. W przypadku kiedy mówimy o limfocytach pomocniczych, to ich receptor TCR, czyli ten charakterystyczny dla limfocytów T, łączy się z kompleksem białkowym MHC typu drugiego. Napiszemy mu to O, że to jest typ drugi. Jeżeli nie pamiętasz o czym mówię, to sugeruję, żebyś wrócił do filmu o komórkach prezentujących antygen. Tam jest o kompleksach MHC wszystko szczegółowo opowiedziane. I to jest Pierwszy rodzaj interakcji, którą nawiązuje limfocyt T z komórką prezentującą antygen. Pamiętasz może, że na końcu tego białka, a właściwie kompleksu białkowego MHC, znajduje się właśnie antygen, który jest prezentowany limfocytowi T, czyli to zagrożenie w przypadku MHC2, ten antygen a właściwie jego fra fragment patogenu, to będzie Taki krótki odcinek, malutki peptyd, będzie tam, no nie wiem, kilkanaście do może najwięcej 25 aminokwasów. W przypadku kompleksów MHC1 wygląda to trochę inaczej, ale o tym w przyszłym tygodniu. Tak więc to jest pierwszy sposób, w jaki limfocytowi T pokazywane jest, o jakie zagrożenie tutaj chodzi i że on powinien na nie zareagować. Ale samo to, Zetknięcie się receptora TCR z kompleksem MHC2, na którym jest prezentowany antygen, nie wystarczy do aktywacji limfocytu T. Ten specjalny mechanizm zabezpieczający w przypadku limfocytów T jest konieczny, dlatego że one są takie super istotne i wszczynają alarm w całym organizmie, gdyby nie było tego dodatkowego zabezpieczającego mechanizmu, mogłoby się zdarzyć, że taka aktywacja miałaby miejsce w przypadku prezentacji naszych własnych białek, nasz jakiegoś antygenu, który powstał po prostu z białek naszego organizmu, no bo nasz układ odpornościowy, tak jak wszystko w naszym ciele, nie jest bezbłędny. I żeby uniknąć takich bardzo niebezpiecznych sytuacji, no bo można się domyślić, co by się mogło stać, gdyby limfocyty T zaraz zaczęły alarmować wszystkie komórki układu odpornościowego, że trzeba atakować nasze własne komórki, które produkują to takie, a takie białka, które właśnie limfocyt T na skutek pomyłki uznał za niebezpieczne. No to katastrofa absolutna. W związku w związku z tym to dodatkowe zabezpieczenie polega na tym, że limfocyt T nie zostanie aktywowany, czyli nie, nie wejdą w życie te wszystkie procesy, które doprowadzą w końcu do wydzielania ogromnej ilości cytokin, do tego, że komórki plazmatyczne, komórki limfocyty B będą pobudzane przez limfocyty T do produkcji przeciwciał, i tak dalej, i tak dalej. Ta aktywacja nie zajdzie, jeżeli nie zostanie aktywowana a właściwie nie zetknie się ze sobą dodatkowa para receptorów. To co widzisz tutaj to jest tylko przykład, to akurat nie, w przypadku limfocytów TH to nie muszą być dokładnie te receptory, ale chodzi o to, że one również muszą się ze sobą połączyć po to, żeby limfocyt T został aktywowany i żeby zaczął w ogóle pełnić swoje funkcje, o których mówiliśmy wcześniej. To jest takie dodatkowe zabezpieczenie, tak naprawdę wydaje się ono bardzo istotne, no i to, że zachowało się ewolucyjnie, świadczy o tym, że prawdopodobnie jest przydatne, a w każdym razie na pewno nie jest szkodliwe. Wiemy już teraz, w jaki sposób limfocyty T są aktywowane i na czym polega ich interakcja z komórkami prezentującymi antygen. Komórka prezentująca antygen prezentowana tutaj o Przychodzi do węzła chłonnego, przemieszcza się tam, tam natyka się na naiwniutką komórkę, limfocyt T, który na tym etapie jest jeszcze zupełnie naiwny, i na skutek zetknięcia się receptorów znajdujących się na powierzchni tych komórek, przy czym pierwszy receptor TCR odbiera antygen, Odbiera, czyli styka się z antygenem prezentowanym na kompleksie białkowym MHC-2, potrzebna jest jeszcze jedna para receptorów, żeby się ze sobą zetknęły jeden z komórki prezentującej antygen i drugi ze strony komórki T, limfocytu pomocniczego T, żeby limfocyt T został aktywowany i zaczął pełnić wszystkie swoje funkcję w organizmie, czyli innymi słowy, bić na alarm i wzbudzać reakcję odpornościową. To wszystko co chciałam ci dzisiaj opowiedzieć o limfocytach T pomocniczych. W przyszłym tygodniu porozmawiamy o limfocytach T cytotoksycznych. Do usłyszenia.